kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy szyneczką z szynkowaru. Przepis taki tradycyjny. Bardzo jest smaczna i łatwa w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tej szynki. Przygotujemy dzisiaj szynkę w szynkowarze. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Uszykowałam sobie tutaj taki kawałek kilowy. To jest szynka wysoka. Teraz do miski przełożymy wszystkie przyprawy. Ja do miski wcisnęłam 2 ząbki czosnku. Teraz dodamy 1 łyżeczkę słodkiej i ostrej papryki pomieszanej. Do tego 1 łyżeczka soli. Odrobina pieprzu tylko do smaku. Mniejsze pół łyżeczki. Kolendra mielona, ale dosłownie szczypta. O tyle. Ziele angielskie mielone, pół łyżeczki. Majeranek, również pół łyżeczki. W tych przyprawach obtoczymy sobie mięsko. Ona teraz będzie się marynowała na sucho w zimnym miejscu, tak więc przełożymy ją do lodówki. No i niech tam sobie leży. Ja bym jeszcze po wierzchu dodała troszeczkę majeranku. Wydaje mi się, że jest jego za mało. Szynkę z przyprawami przekładamy do woreczka. Na wierzch dajemy 2 liście laurowe. Ten woreczek zawijam. Teraz do pojemnika. I tak na 48 godzin do lodówki. Szynka poleżała z przyprawami, tak więc jest gotowa, aby włożyć ją do szynkowara. Liście laurowe sobie zostawimy. Bierzemy woreczek, wkładamy szynkę. Na wierzch dajemy liście laurowe. Szyneczka pięknie siedzi w środku. Tak, będzie bardzo ładna, to możemy sobie zapiąć te brzegi. Uzyskam pierw temperaturę te 80 stopni. Następnie będę regulować gaz tak, aby ta temperatura była cały czas 80 stopni. Uzyskałam temperaturę 80 stopni, tak więc teraz zakręciłam gaz i z chwilą jak mi zacznie temperatura spadać, znowu gaz podkręcę i będę utrzymywała tą temperaturę 80 stopni przez 2,5 godziny. 70. Ja już ją wyciągnę, tak naprawdę nie musimy już jej parzyć, niech ona sobie stygnie. Tak więc ta szynka tak wygląda. Zostawię ją, żeby całkowicie ostygła. Szynka już mi się schłodziła, jest bardzo zwarta, tak więc możemy ją pokroić. O proszę, tak wygląda w środku. Ale ładnie pachnie. O. Pięknie się kroi. Ale cudny zapach. Szyneczką parzyłam 2,5 godziny, jest rewelacyjna, zobaczcie. Pięknie się trzyma, ma piękny kolor. Już ją spróbujemy. Wspaniała. Piękny zapach. Pyszna. Szyneczka jest bardzo mięciutka i bardzo smaczna. Następnym razem dodam ciutkę więcej soli. Wydaje mi się, że tej soli jest troszeczkę za mało, ale tak naprawdę nie jest wyczuwalne, że tej soli jest brak. Nie polecam parzyć jej dłużej, ponieważ straci zbyt dużo soków i będzie sucha w środku. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.